Aleksandra Burak, zespół Atomówki, serwuje. Katarzyna Owcarz, zespół Super Truskawki, odbiera. Best of five games, 0-0. Trzeci i ostatni dzień drużynowych Mistrzostw Polski 2023. Przy mikrofonie Adrian Fulneczek i zapraszam na mecz o trzecie miejsce kobiet. Handout. Stan jeden. Mecz wrocławski. Dwie drużyny ze stolicy Dolnego Śląska. Atomówki i Super Truskawki. Na pewno 2-1. Też czołówka polskiego rankingu kreatywności nazw zespołów. Zaczynamy od meczu trzecich rakiet, gdzie Ola Burak 3-1. Zmierzy się z Katarzyną Owcarz. Jest led. W ich poprzednich pojedynkach górą była zawsze Katarzyna Owcarz. Natomiast ostatnio w bardzo dobrej formie jest 21-letnia Burak. No i też zdecydowanie 2-3. W bardziej aktywnym trybie turniejowym. Chwilowo zajmuje piątą i swoją najwyższą w karierze pozycję w damskim rankingu Polskiej Federacji Squasha. Katarzyna Owcarz praktycznie nienotowana chwilowo w polskim rankingu kobiet, natomiast zajmowała w nim też trzecie miejsce w roku 2019. No to było już kilka lat temu. Owcarz, mimo że nie grywa turniejów, to cały czas trenuje. End out. 3-4. No i występuje w drużynówce z innymi truskawkami. End out. 5-3. Wczoraj przegrała Owcarz w meczu trzecich rakiet w półfinałowym pojedynku z PGE Huron Academy. Tam po długim meczu i po obronieniu dwóch piłek meczowych w piątym secie 4-5. Lepsza była Wiktoria Grodzka. Mecz, który i tak nic by chyba nie zmienił poprzednie spotkania i następne. Zespół Truskawek w tamtym półfinale też przegrywał. PGE zobaczymy nieco później w finale damskim przeciwko 11 punktowi, 11 punktowi, który w półfinale pokonał właśnie Atomówki. Tam wiele lepsze wspomnienia ma na pewno Ola Burak, która swój mecz w półfinałowym na trzeciej rakiecie wygrała 3-0 i to takie zdecydowane 3-0 z Zuzą Dominiak. 8-5. Handout 6-8. Natomiast później dwa mecze przegrały jej koleżanki z zespołu, no i Atomówki grają o brązowy medal. Handout 9-6. Jest świetny serwis, będzie okazja, żeby mieć piłki setowe, tak jest. 10-6, game ball. Bardzo wysoki ball, zdążyła Owcarz. Było to trochę przewidywalne, no ale później 11-6. Nie trafiła w piłkę zawodniczka Truskawek. I to Atomówki obejmują prowadzenie w tym meczu o brązowy medal.
30 sekund. Piętnaście sekund do rozpoczęcia kolejnego gema. Czas. Atomówki prowadzą 1-0 w gemach, 0-0. Wracamy na kort, gdzie na pewno więcej presji na barki Katarzyny Owcarz nałożyła Ola Burak. No jeśli wygrają w tym spotkaniu atomówki. 1-0. No to jakieś 33% zwiększają się ich szanse na medal. Nie chcę już niczego przesądzać po wczorajszych w kilku przypadkach niespodziewanych wynikach. 3-0. Na przykład zwycięstwo Daniela McBiba z Rafaelem Kandrą. Czy grający na jednej sprawnej nodze Piotrek Dudek i wygrywający mecz 3-0. Dziękuję. Teraz ładnie. Fair play przyznała sama handout. Katarzyna Owcarz, że piłka była 1-3. Podwójna. Dzisiaj na korcie szklanym same mecze o medale, więc te emocje, ta presja, 4-1. To wszystko będzie pewnie wpływało na zawodników jeszcze bardziej. Dlatego to, że ktoś jeszcze nigdy w życiu nie przegrał z jakimś przeciwnikiem, może tutaj oznaczać niewiele. No właśnie tak jest w tym spotkaniu. Owcarz dotąd w historii swoich spotkań z tą 21-latką 6-1 wszystkie mecze rozstrzygała na swoją korzyść. Fault, stop. No i w tym drugim secie też handout. Zaczynało to wyglądać lepiej. Pierwszego seta Owcarz też zaczęła dobrze, potem... Strołka atomówki. Potem zgubiła drogę na chwilę, 3-6. Teraz też ta piłka złą drogą leciała do tyłu, za blisko zawodniczki Truskawek. Hold up. 4-6. Teraz szczęśliwe odbicie z tyłu kortu. Pokazuje Owcarz, że to przecież takie 7-4. Proste, wystarczy zagrać dobrze i dokładnie do tyłu kortu i punkty same pojawiają się na koncie. Ale okazuje się, że wie o tym też Ola Burak. 5-7. Tylko dwa punkty różnicy. Przypominam, Burak prowadzi w tym meczu 1-0. Na pewno 6-7. Nie będzie chciała wracać z 2-setowej straty Owcarz. Krótki ten backhand, natomiast świetna długość Katarzyny Owcarz pochwaliła ją 8-6. Stojąca tutaj niedaleko mnie z aparatem Magda Kamińska, która jest naszą turniejową fotografką, ale też zobaczymy ją niedługo na korcie. 9-6. Jak szybko na tym korcie pojawią się pierwsze rakiety, no to wszystko będzie zależało oczywiście od tego, jak potoczy się to spotkanie. Na razie wydaje się, że zmierzamy do remisu. Jest led. 9-6, lewa strona.
Znowu za krótko Burak na backhandzie i wtedy atakuje krótszymi piłkami. Wciąż mocnymi, ale krótszymi Owcarz. Stroke. Super truskawki. Niezadowolona z tej decyzji Ola Burak. No, ale ball. Piłka wyskoczyła na sam środek kortu i mamy piłki setowe dla truskawek. I świetnie wykończona piłka, nawet nie 11, patrzyła Owcarz, czy Burak mu do niej dobiegnie. Była pewna, że tak się nie stanie i w tym meczu jest remis 1-1. 1-1 w gemach. Piętnaście sekund. Czas. Jeden, jeden w gemach, serwują super truskawki. Zero, zero. Jeden, zero. Wracamy na trzeciego seta. Półfinałowego pojedynku. Przepraszam, pojedynku zespołów, które swoje półfinały wczoraj przegrały w meczu o trzecie miejsce. Super truskawki kontra atomówki. Handout 1-2. Możliwe, że wczorajszy wieczór delikatnie połączył mi się z dzisiejszym dniem, no bo wczoraj skończyliśmy tuż przed północą. Zaczęliśmy półfinały o godzinie 15. Handout 3-1. Dzisiaj start o 11, a koniec o której? No, myślę, że po godzinie 20. 4-1. Więc też można po prostu włączyć transmisję i cieszyć się z kłoszą przez cały dzień. 5-1. No a na korcie jak na razie po tym pierwszym secie, gdzie wydawało się, że przełamie swoją pasę złych spotkań z Katarzyną Owcarz, Ola Burak. Fault. Teraz handout. Przez ostatniego 6-2. Seta i pół wszystko pod dyktando zawodniczki z dużą płomienną truskawką na koszulce. Handout. 3-6. Ale teraz w atomówkowym stylu, iście atomówkowym stylu Ola Burak wykończyła tamtą piłkę. I następną. 4-6. Cóż, nazwy zespołów zobowiązują. Nie jestem pewien, jakie supermoce mają truskawki. Ale te atomówkowe działają. Robię przewagę. 6. Stanczyła do tej piłki Ola Burak. I teraz ona chyba wyczuła swoją szansę w tym secie.
Szybciej startuje do piłki, szybciej reaguje. Stan 6. Mocniej odbija. Handout 7-6. Owcarz wraca na prowadzenie, natomiast jest to prowadzenie bardzo małe i być może kruche. Jest dobry lob. Nie wiem, czy to była rozsądna decyzja, żeby tak zostawić piłkę. 8-6. Idealnie zgasła z tyłu kortu. To może być stroke. Jest led. Następnym razem chciałbym, żebyś szła bardziej do piłki. Może, ale nie 8-6. Musi. Now led. Miała 9-6. Trochę pretensji, ona Borak nawet zagrała piłkę na środek kortu. Ma wtedy prawo zająć tą przestrzeń Katarzyna Owcarz. Świetna długość, znowu trochę za krótko na backhandzie, Burak 10, musi na to 6, uważać. Game ball. 10-6 i za chwilę truskawki mogą być na prowadzeniu. I tak też się dzieje, mocne 11, wykończenie. 6, game, super truskawki prowadzą 2-1 w gemach. Katarzyna Owcarz nadrobia straty najpierw, a teraz wychodzi na prowadzenie w tym meczu o trzecie miejsce. Trzydzieści sekund. Dziesięć sekund. Super truskawki prowadzą 2-1 w gemach. Serwują super truskawki 0-0. Super truskawki bliżej objęcia prowadzenia w meczu o trzecie miejsce. Dobre dwa poprzednie sety Katarzyny Owcarz, dobre, chociaż z momentami 1-0. Słabszymi. Jeśli będzie potrafiła te momenty lepiej wykorzystać Ola Burak, no to kto wie, natomiast jak na razie Owcarz w przewadze. 2-0. Kolejna mocna 3-0. Piłka, mocna, niska, szybka. Teraz tak samo sprowadza grać Burak, no niezłym sposobem na zawodników i zawodniczki grających mocno, jest zagranie mocno jako pierwsi, potem dostanie takiej łatwej podbitej piłki jak przed chwilą Ola Burak, no i wykorzystanie jednej z wielu opcji ataku, które przed nami się otwierają.
znowu za łatwo na backendzie i za każdym razem prawie to są automatyczne kary. Handout 4-2. Musi wymyślić jakiś inny sposób na atakowanie Owcarz, Ola Burak. Teraz jest okazja dla niej, świetna długość. Handout 3-4. Świetna długość, to znaczy dobrze dobrana do sytuacji. Czyli trochę krótsza piłka, której Owcarz już nie sięgnęła. Te loby dobrze działają dla zawodniczki Truskawek. Ale atomówka słusznie wolejem, natomiast to jest kolejna okazja, czytelny trochę ten skrót. Ale Burak cały czas w defensywie. Znowu lekko do tyłu. Dobrze uspokoiła grę już któryś raz z rzędu Owcarz, ale może uspokoiła ją zbyt bardzo. Stan 4, lewa strona. Lekko wskazywała palcem na swoje czoło, że tam pewnie trzeba było w którymś momencie już zaatakować. No a tak jest 4-4. Dużo, dużo musiała zrobić tam w defensywie Burak, no ale to się opłaciło. 5-4. W poprzedniej akcji za długo z piłką do przodu czekała Katarzyna Owcarz, no a w tej spróbowała jej za wcześnie. Może próbując nadrobić poprzednią wymianę. Nie wiem, czy zdążyła Burak, ale gramy dalej. Świetnie broni się 21-letnia Ola Burak. Handout, stan 5. Z tą ostatnią piłką jednak nic już nie mogła zrobić. No i teraz Ola Burak pokazuje, że tak właśnie masz grać. 6-5. Ale też ona rzadko w tym secie dostawała takie łatwe piłki do przodu, więc nie miała aż tylu opcji atakujących. Teraz ma, co zrobi. Drugi raz to samo, ale za nisko i to była... Handout. Stan 6. Ważna piłka w tym punkcie. Jest led. Czekała Owcarz. No być może nie wiedziała, jak daleko za nią jest Ola Burak. A szkoda, trzeba było grać. Piłka była łatwa, piłka była na środku kortu. Dobry bomb, ale zdążyła Burak. Będzie miała kłopot Owcarz, świetny lob. I zdążyła jeszcze do tej piłki. 7-6. Duża radość i Owcarz, i całego, i drużyny Super Truskawek, które dzisiaj, mimo że wszystkie mieszkają. Out. Mieszkają we Wrocławiu. 8-6. To przed tym spotkaniem. Mieszkały ten jeden dzień, ten jeden wieczór, jedną noc razem we wspólnym apartamencie, przygotowując się do tego spotkania. Zobaczymy, czy wyjdzie im to na dobre. Jak na razie są blisko wygrania pierwszego mecza, teraz jeszcze pomogła im trochę Ola. 9-6. No i była okazja, nie zdążyła odsunąć się od piłki Owcarz. Handout 7-9. Dół. No i spróbowała Burak, ale... Handout 10-7. Zbyt ryzykownie, no i mamy piłki meczowe dla Truskawek. W tym pierwszym meczu pojedynku o trzecie miejsce i udało się. 11, Truskawki 7, prowadzą 1-0 i są bliżej Truskawki, brązowego medalu. Katarzyna Owcarz pokonuje Ole Burak 3-1, a za chwilę mecz pierwszych rakiet.